Witajcie kochani, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Juken, a dzisiejszy odcinek z Euro Truck Simulatora jest, no można by go nazwać taką serią w stylu głupie rzeczy, które robię w Euro Trucku, bo to co zrobię dzisiaj jest ewidentnie bardzo, bardzo głupie, więc od razu mówię, nie próbujcie tego robić w świecie realnym, bo to co robię to jest tylko i wyłącznie gra i tylko i wyłącznie symulator. Co będę takiego robił szalonego, a już mogę wam pokazać, bo już się przygotowałem. Doczepiłem się do jednej ciężarówki, bo była mi ona potrzebna i będę próbował nielegalnie przekroczyć granicę. Z tego co pamiętam z Chorwacji, gdzieś tam będziemy dalej lecieli, spróbuję przejechać. Mam sposób, wiem jak to zrobić, zawsze mnie kusiło, aby to zrobić, ale teraz jestem ciekaw, czy dostanę za to jakąś karę, czy może policja ruszy za mną w pościg? Chociaż fakt faktem, te granice tu bywają troszkę męczące, jak są czasami takie cztery przejazdy pod rząd. No i zobaczymy. Nie poddam się, moi drodzy, kontroli granicznej, czyli nie zatrzymam się przy szlabanie, żeby mi dokumenty sprawdzili. Ten tam w ogóle w powietrzu leci, czy co to tam się dzieje? To jest jakiś bug gry, widzę, bo oni... ten też leci w powietrzu, zobaczcie. Ewidentny jakiś bug tu jest. Dobra, i teraz plan jest bardzo prosty. Będę musiał najbliżej, jak się da, doczepić się do niego i ruszać razem z nim, ale tak, żeby go nie czasnąć, bo mi stanie. Jakkolwiek to brzmi z tym, że mi stanie. Brzmi to dwuznacznie. O, już właśnie, a propos, wiem go nie trzaskać, ale dobra, może się uda, jest, jedzie. Jedzie czy nie? Czekajcie, niby jestem gotów i muszę dosłownie się do niego doczepić. Mam nadzieję, że nie jest szybszy ode mnie. Oj, odjeżdża mi trochę. Daliśmy radę? Daliśmy radę, widzowie, szlaban się nie zamknął, no i co teraz? No i dobra, przejechałem przez granicę, nielegalnie, tam jest chyba jeszcze jedno przejście, czy to już koniec? No i co, i żadnego mandatu, nic, nikt mnie nie goni? Tylko tyle? Nie no, bo może się okazać, że mi towaru nie przyjmie dostawca mój, jakieś jabłka wiozę, także słuchajcie, zostałem właśnie przemytnikiem jabłek. Aczkolwiek, słuchajcie, no myślałem, że będzie coś tutaj ciekawszego, nie? Że jakoś to zrobią, że będzie jakaś policja na kogutach za mną jechała. No to już chyba... Nie, jeszcze jedna granica nas czeka, czekajcie, bo mam jeszcze jedno państwo. Bo tutaj się przez ten most przejeżdżało i za mostem jest drugie państwo. No dobra, dajmy sobie szansę, to skoro za tą cysterną mi się tak dobrze jedzie, no to pojadę za nią, ale ona mi odjeżdża, mam mocniejszą ciężarówkę Gostek ewidentnie od mojej. Tym bardziej, że wiecie, no ja w tej chwili nie mam jakiejś mocnej ciężarówki, bo jestem na początkowym levelu. Ale nie, to ja przez granicę nie muszę przejeżdżać. Muszę, nie muszę. Albo gdzieś tam jest druga kontrola? Dziwnie jest to zrobione, no ale każą w prawo, to jedziemy w prawo. Chyba, że tu gdzieś na dole jest kontrola dla ciężarówek. Tak, na dole jest, dobra. Nie, nic mi nie ucieknie. Dobra, jesteśmy już na terenie ogrodzonym, także ciekawe, czy nas tu będą jakoś, nie wiem, ścigać z kogutami. Tego mi na pewno, słuchajcie, brakuje, że już na przykład prędkość przekraczam, żeby policja nas zatrzymała, czy jak jest na przykład jakaś stłuczka, to żeby to takie bardziej realne było, że tam jakiś czas musi minąć, że wiecie, policja stoi tak, jak są, jest to traktowane na przykład do tego, co widzimy często na ulicy. Mówię oczywiście w Euro Trucku na ulicy. Z botami tak zwanymi, NPC-tami. To tak samo mi tego brakuje, ale nie narzekam. Oczywiście Euro Truck mi się bardzo podoba. Oj, 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 oj. Ten mi znowu odjeżdża. Czy się uda, widzowie? Czy się uda? Gaz, 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 gaz. Bo ja wiem jedno, że jakby ten szlaban mi się zamknął, to jest po mnie. Bo te szlabany, słuchajcie, a tam jeszcze coś jest? Nie, to już wszystko. Te szlabany są tak toporne, że oczywiście przez niego przejechać się nie da. No i od razu ciężarówka się maksa uszkadza, ale to wychodzi na to, że przejechaliśmy przez granicę zupełnie, no i co, tylko tyle? No to żadna frajda, powiem wam szczerze, żadne wyzwanie, myślałem, że będzie trudniej. No to macie taki krótki odcinek, jak Juken przejechał nielegalnie przez granicę z jabłkami. Zostałem przemytnikiem jabłek, moi drodzy, no ładnie. No nic, no to chyba tyle. W tym momencie będę się z wami żegnał, no bo wszystko, co mogłem zrobić, to zrobiłem. Już więcej nie widzę tutaj żadnej bramki granicznej. Także, jeżeli się podobało, to zostaw komentarz pod filmem, łapkę w górę. No i oczywiście obserwuj całą serię z Euro Trucka, bo wrzucam
różne poradniki, jak masz jakieś pytania, czy pomysł, jakieś wyzwanie, co mógłbym zrobić. Z takich rzeczy oczywiście, no może być i głupota, dlaczego by nie, ale w miarę takich rozsądnych, to śmiało pisz, może akurat to z dedykacją dla ciebie nagram, bo czytam wasze komentarze, biorę je często też pod uwagę. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!